Witam. Dzisiaj zrobię taki teścik dwóch tarcz. Tarcza za prawie 6 zł, czy tam za 5, i tarcza za złotóweczkę. Wyjściowo 125 mm, jedna i druga. Made in Germany, Made in China. Kawałek metalu. Założę tarcz i potem porównamy, która się bardziej zużyła. Mam szlifierkę, założę tarcz i zaraz będę ciął. Założyłem pierwszy tą droższą i robię próbę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsze cięcie, pierwsza próba zrobiona. Odkręcam. Takie porównanie. Zużycie, praktycznie mówiąc, zerowe. Teraz zakładam tańszą tarczkę i zobaczymy, ile z niej zniknie. Druga tarcza sprawdzona. Jeszcze można sobie porównać czas cięcia. Ciąłem to bez żadnego nacisku, tylko i wyłącznie ciężarem szlifierki. Także powiem szczerze, zużycie jednej i drugiej tarczy jest identycznie takie samo. Gdyby któraś się bardziej zużyła, momentalnie byłoby widać coś takiego. Więc powiem szczerze, jak dla mnie, nie widzę sensu kupowania tarcz za 5 zł, skoro mam tarcz za złotówkę. I nawet jeżeli często się zdarzy, leży szlifierka sobie, nadepnie się nogą, tarcz się złamie, pęknie i wtedy 5 zł idzie w kosz. A tutaj tylko i wyłącznie złotówka. Zużyłem już tych tarczy w sumie. Ostatnio kupiłem 100 sztuk. Zostało mi bodajże ponad 50 i jeszcze żadna tarcza nie pękła mi przy cięciu, także pękanie tarcz też odpada. Moje zdanie o tych tarczkach jest jakieś tam pozytywne, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Dzięki, pozdrawiam.